każde starania. Ja i tak mam cię przy sobie. Niepotrzebnie wiatr przygania smutne myśli w mojej głowie. Pod tym samym przecież słońcem będzie pachnieć nam powietrze. Ja z księżycem porozmawiam, mam dobranoc ci wyszepczę. Nic mi wcale nie zebrałaś, wszędzie zawsze jest za blisko. Znaczysz sobą mój widokrąg, a więc znaczysz dla mnie wszystko. Nieważne co przede mną, resztę w środku teraz noszę. Czasem tylko chłód owieje, więc o twój ogień cię poproszę. Gdy cię zobaczę, kiedy świat się rozpłacze i pochwycę na ręce i będę chciał więcej radosnej nadziei. Niech wiatr mi przywieje, moja miłości. Ja już się nie zmienię. Dzisiaj Bomżeczno ma okazję wysłuchać koncertu zespołu, do którego pan należy. Właściwie to nie pierwszy raz już będę występował z muzyką, bo ja już występowałem tutaj z zespołem Czaku i jeszcze swego czasu z zespołem WWW, kiedy istniał. Teraz ten zespół nazywa się Nito Pong. No więc tak naprawdę Bomżeczno to jest takie miejsce, gdzie dosyć często występuję. Gdybym tak podliczył, gdzie w różnych miastach w Polsce występowałem, to dosyć wysoko plasuje się właśnie Bomżeczno. Jak Bomżeczno wypada? Czy tutaj publiczność jest fajna, dobrze się bawi? Po pierwsze, to jest bardzo fajna miejscowość i nie wiem, jak czują się tutaj mieszkańcy, ale kiedy się tu przyjeżdża, widzi się jezioro, amfiteatr. Powiem szczerze, że niewiele miejscowości ma takie szczęście, żeby mieć amfiteatr i jezioro wokół siebie, szczególnie od centrum Polski w dół. A jeżeli chodzi o publiczność, to rzeczywiście jest życzliwa. Ja sobie tutaj wracam, występuję. No nie wiem, ogólnie mi się udaje tutaj zaskarbić serca. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie, ale dzisiaj będzie repertuar bardziej stonowany. Gram tylko na akustycznej gitarze i na klawiszu. Występuję solo, więc jest całkiem inaczej niż z całym zespołem. Są takie słowa, których nigdy nie próbuję. O tym wiem, czego chcę i czego żałuję. Ja wiem, że nie wiem, co ty wiesz o mojej wiedzy. Siedzę w kącie i myślę, co w tobie siedzi. Nigdy nie będzie wyraźnie powiedziane, co się właśnie wydarza, gdy się dostanie. Ja wiem, że nie wiem, co ty wiesz o mojej wiedzy. Siedzę w kącie i myślę, co we mnie siedzi. Za dużo mam, by dużo być. Gryzę się z myślami, zdobywam nowe rany, by być.
zwykły, pogodny dzień. I ta flawa odesłusiła cię, przyjaciół, gwar, radosny śmiech. I ten skok, życiowy dech. Skoczyłeś głową, ale bez głowy. Za płytka woda i twarde dno. Życie złamane, ciało bez ruchu. I przerażenie, że to nie sen. Skok nic wielkiego, rozbieg odbicie. Zanim to zrobisz, upewnij się, czy dość głęboko i bezpiecznie jest. Skacz mą przez głową, to twoje życie. Skacz mą przez głową, to twoje życie. Skacz mą przez głową, to życie twe. Zespół Skołowanie powstał dość niedawno, bo w 2013 roku, tak? Skąd była taka potrzeba, żeby właśnie taką formację stworzyć i występować na tej scenie? Potrzeba była z natury serca. Każdy z nas wcześniej bawił się w granie, w jakieś muzykowanie. I jak to, co ja mówię, przeprosiłem się z instrumentami po ponad 15 latach, wróciłem do grania. Tworzyliśmy zespół. Oczywiście ludzie się przemieszczali i wykruszali. Na dzień dzisiejszy mamy skład bogaty, bo aż jest 8 ludzi. Nagrywamy już drugą płytę. A skowani dlatego, że mamy takie niespokojne myśli w głowach i każdy z nas ma jakiś swój sposób patrzenia na życie. Na wyspach oraz regresa muzyków, co już nie wiem.